Cześć, witam Was na kanale MGSM.pl, a dzisiaj zapraszam na recenzję jednego z najgorętszych smartfonów tego sezonu, Galaxy S10 w wersji z plusem, czyli tego największego w trojaczków. Bo musicie wiedzieć, że w tym roku Samsung w serii Galaxy zaprezentował nie dwa, ale aż trzy telefony. Nie będę tutaj przynudzał, czym one się różnią. W opisie filmu macie podlinkowane porównanie wszystkich tych trzech modeli. Tam gdzieś w zanadrzu czai się jeszcze model z 5G, ale to jest melodia przyszłości, zostawmy to. W każdym razie, co najważniejsze, musicie wiedzieć. Najmniejszy model S10e to jest telefonik dla tych, którzy szukają czegoś kompaktowego, ale jednocześnie flagowego. On tylko nieznacznie ustępuje pozostałym dwóm modelom. Ma nieco słabsze aparaty fotograficzne, ma też siłą rzeczy z racji mniejszych gabarytów, mniejszy wyświetlacz i mniejszy akumulator, no ale to zrozumiałe. My natomiast zajmiemy się dzisiaj tym największym modelem z plusem. Dlaczego ja go wybrałem? Słuchajcie, ja nie będę ukrywał. Używam telefonów Samsunga już od bardzo dawna jako podstawowego narzędzia pracy i po prostu przyzwyczaiłem się do dużych ekranów. Używam albo plusa, albo Note'a. No i w tym roku nie mogło być inaczej, wybrałem celowo z premedytacją plusa po to, żeby porównać go z S9 Plus, czyli tym, którego na co dzień do tej pory używałem. I powiem tak szczerze, no trochę nie do końca jestem zadowolony z nowego modelu i prawdę mówiąc nie czuję strasznego parcia na zmianę, ale o tym za chwilę Wam opowiem. Dodam jeszcze, że na tegorocznym MWC z Galaxy S10 Plus zrobiłem swoje główne narzędzie pracy, czyli telefon dostał za swoje, był naprawdę bardzo, bardzo intensywnie eksploatowany. No i w sumie z tej próby wyszedł obronną ręką, ale tak jak powiedziałem, nie ze wszystkiego jestem w nim zadowolony, a z czego konkretnie, no to już za chwilę się dowiecie. Ale zanim o telefonie, to zajrzyjmy jeszcze do pudełka. Tam oczywiście jest zasilacz, jest przewód USB, no i są słuchawki. I to są, słuchajcie, słuchawki AKG. No, z logo AKG, umówmy się. Ale jak na zestaw fabryczny, to nawet bym powiedział, że są bardzo dobre. Ale to już było w poprzednich generacjach, bo i w Note to widzieliśmy, i w S9 widzieliśmy. Generalnie są to naprawdę bardzo przyzwoite słuchawki. Mimo, że to słuchawki z zestawu. I jako słuchawki zestawu oceniam je bardzo wysoko. Natomiast no nie ma co ukrywać, że bez problemu znajdziecie coś, co będzie jeszcze lepsze i telefon zasługuje na jeszcze lepsze słuchawki, a co najważniejsze ma mini jacka. To bardzo istotny element. Coraz częściej z fragmentów mini jack jest usuwany. Samsung konsekwentnie go zostawia. I konsekwentnie dodaje jeszcze dwie fajne przejściówki. Taka pierdółka, ale mamy przejściówkę z USB-C na pełne USB, czyli sobie możemy na przykład do naszego Galaxy podłączyć pendrive'a, ale możemy też kabelkiem spiąć nasz poprzedni telefon, by za pomocą aplikacji Smart Switch, którą polecam, bardzo szybko i bardzo łatwo przerzucić dane z naszego poprzedniego telefonu do nowego Galaxy. To oczywiście już było w poprzednich generacjach, ale wspominam o tym na wypadek, gdyby ktoś z Was obawiał się przesiadki na nowy telefon. Tutaj nie musicie się obawiać, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze działa. No i druga przejściówka pozwala podłączyć do portu USB-C starą ładowarkę z micro USB. No to na wypadek, jakby Wam się coś zapodziało, sobie możecie taką przejścióweczkę w samochodzie mieć, czy tam w biurze. No i przejdźmy do samego telefonu. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to cóż, no klasa premium i tyle. Nie ma się nad czym rozwodzić. Oczywiście obudowa wodoszczelna. Z trwałością na opadki, no cóż, to jest szkło, tak? Więc może być różnie. Powiem Wam tak, mnie parę razy ten telefon no, upadł i jest cały i nie jest poobijany, nie jest porysowany. Był ze mną na MWC, w różnych warunkach tam mu przyszło funkcjonować. Był wkładany w statyw i tak dalej, tam w gimbole, obcierał się. No nie jest porysowany. Wygląda jak nowy. Trochę obawiałem się o tą ramkę, ale ramka aparatu też w miarę dobrze. Troszeczkę tu jakieś mikroryski na tej chromowanej obwódce się pojawiły, ale to jest normalne, bo jak podłożymy go, to on na tym spoczywa. Niestety ta ramka wystaje, chociaż z drugiej strony fajnie wygląda. Jest bardzo ciekawym elementem stylizacji tego telefonu. Przyciąga uwagę i nie brzydko to wkomponowali. Trzeba tak powiedzieć, jeszcze byłoby lepiej, gdyby to nie wystawało. Wiele głosów krytycznych pada pod adresem umiejscowienia włącznika. Wielu mówi, że jest za wysoko. No popatrzcie, u mnie działa. Dla mnie jest w bardzo dobrym miejscu, ale podkreślam, dla mnie, ja mam wielkie łapy.
Więc jeżeli macie duże dłonie, to w ogóle zapomnijcie o temacie. Natomiast jak macie dłonie drobniejsze, to proponuję, idźcie sobie do sklepu i przymierzcie, czy to będzie dla Was wygodne. Tak po prostu zwyczajnie weźcie nawet atrapę w rękę i zobaczcie, czy wygodnie Wam się sięga do przycisków. Dla mnie jest ok, ale podkreślam. Takie łapy mam jak niedźwiedź trochę. W każdym razie telefon fajnie leży w ręku, jest bardzo dobrze wyważony. Pomimo tego, że jest szklany, nie ma tendencji do uciekania z dłoni. Jeżeli chodzi o ergonomię, ja naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Neo Design, wiecie, sprawa indywidualna. Mnie się podoba. Można się spierać, tutaj ta lornetka, czyli przedni aparat w otworkowym noczu, nie każdemu się podoba. Dla mnie to fajny element stylizacji, przyciągający wzrok. A co najważniejsze, wiecie co? Ja w normalnym użytkowaniu, takim codziennym, kiedy cokolwiek robiłem na telefonie, kompletnie nie zwracałem uwagi, że to tam jest. Po prostu o tym zapomnicie, jak zaczniecie używać telefonu. Naprawdę, tak jak zapominacie o tym, że ekran ma ramki, tak zapomnicie również o tym, że tam jest to wcięcie. No kompletnie, naprawdę, w niczym nie przeszkadza. Przestajemy po jakimś czasie je dostrzegać. Także jeżeli chodzi o budowę, to ja jestem zadowolony. Rzecz jest trwała, porządnie zrobiona. No a na temat stylizacji to sobie możemy się pospierać. Mnie się podoba. No ale co jest najważniejsze w telefonie? Nie tam wygląd, chrzanić stylizację. Najważniejszy jest wyświetlacz, moi drodzy. A tu jest wyświetlacz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. To jest matryca Dynamic AMOLED ze wsparciem dla HDR 10 Plus, które tak naprawdę mało kogo interesuje. A co Was powinno interesować? To, że ekran jest bardzo wyraźny, ponad 500 ppi. Ekran jest bardzo jasny. Naprawdę dał radę w Barcelonie w tym roku. Na MWC było słonecznie, na halach było różne oświetlenie. Ten ekran za każdym razem sobie radził, a poziom minimalny z kolei jasności jest taki, że spokojnie sobie można po nocy coś tam poczytać. I oczywiście jest ochrona wzroku, którą można włączać automatycznie. Możemy sobie ustawić, w jakich godzinach ma się włączyć automatycznie i nam się to włączy. No i do tego jeszcze jest coś, mianowicie tryb nocny w interfejsie, czyli po prostu przyciemnienie całego interfejsu, chociażby tło w menu ustawień nie jest białe, tylko jest po prostu czarne. I prawdę mówiąc, ja tak zostawiłem na stole, bo mi się to po prostu podoba, fajny design, a przy okazji oszczędzamy, bo pamiętajmy, jak AMOLED jest czarny, to nie bierze prądu. Co ciekawe, Samsung trochę ograniczył ilość ustawień balansu barw. Mamy tylko albo żywy, albo standardowy, no i oczywiście manualne suwaczki RGB, ale kiedyś było tego więcej. No może uznali, że i tak z tego nikt nie korzysta, jest to zbędne, ale w sumie bez tego da się żyć. Ja sobie bez tego radziłem i bez tego naprawdę ekran budzi wyłącznie pozytywne odczucia. Panel dotykowy oczywiście działa genialnie, jak zwykle. No, jest tu nowość w ekranie. Czytnik linii papilarnych. No i tu już troszeczkę ten mój zachwyt słabnie. Bo producent obiecywał, jakie rzeczy obiecywał. A tak naprawdę to ten czytnik no, nie jest taki w 100% niezawodny. Zdarzają mu się błędne odczyty. Tak powiedzmy 7 na 10 prób udanych. Czyli płytkowe czytniki zazwyczaj są tutaj lepsze. Nawet te słabe czytniki płytkowe. Także ta pewność odczytu nie jest perfekcyjna. Czasem telefon podpowiada, przyciśnij silniej. Przyciskam silniej. No, też nie odczytuje. Czasem wystarczy lekko musnąć i już odczyta. No, jeszcze widać, że ta technologia tych ekranowych czytników trochę wymaga dopracowania. Była aktualizacja, która miała poprawić działanie czytnika. Szczerze, no nie zauważyłem jakiejś drastycznej zmiany, więc no, jeszcze trochę poczekajmy. Ale w sumie nie jest najgorzej. Da się z tego czytnika korzystać. No i ci, którzy narzekali na to, że czytniki są w Samsungach na pleckach, blisko aparatu i tak dalej, no to już teraz powinni przestać narzekać, bo mają czytnik z przodu. No i w większości scenariuszy użytkowania jednak to położenie z przodu zdaje mi się, że jest wygodniejsze. No ale żeby ten czytnik był aż tak rewelacyjny, jak zapowiadano, no to bym nie powiedział. Jest niezły, okej, w porządku. Jak na ekranowy, nawet całkiem dobry, ale no nadal ta technologia mimo wszystko jakoś szczególnego szału we mnie nie wzbudza. No i niestety jest kolejny problem. Mamy tu rozpoznawanie twarzy. Działa szybko. Rzeczywiście. Działa w zasadzie niezawodnie. W słabszym oświetleniu ekran podświetla nam twarz i to też działa. No sens w tym, że jest to proste obrazowanie na podstawie po prostu przechwytywania obrazu naszej twarzy przednią kamerą. A zatem daje się to oszukać niestety zdjęciem.
I to wystarczy pokazanie na wyświetlaczu drugiego telefonu. Robiłem próby, pokazywałem. Działało, odblokowywało. Można też niestety odblokować na śpiocha, czyli jak mamy zamknięte oczy, a ktoś pokaże smartfonowi naszą twarz, to też telefon się odblokuje, także nie jest to najpewniejsze zabezpieczenie. No i tu pod kątem tych, powiedzmy, podstawowych systemów ochrony dostępu, no to ten telefon troszeczkę mnie rozczarował, niestety. Ale za to niezmiennie Galaxy S10 nie rozczarowuje prędkością działania. To wydajnościowy potwór i tyle, w zasadzie więcej nie trzeba dodawać. Telefon genialnie pracuje, naprawdę bardzo płynnie, bardzo stabilnie, nie ma się do czego przyczepić. Dostał za swoje podczas MWC, gdzie pracował naprawdę intensywnie. Troszeczkę się nagrzewał, ale tylko troszeczkę, natomiast działał cały czas niezmiennie, płynnie i to mi się strasznie spodobało. I spodobało mi się również działanie akumulatora, słuchajcie. Przyzwyczailiśmy się, że flagowiec to tak góra, jeden dzień popracuje i koniec. A Galaxy S10 Plus niekoniecznie, bo przy takim oszczędniejszym użytkowaniu, jak teraz na spokojnie w domciu, to nawet i dwa dni bez większego problemu on mi działa. Na MWC, no, siłą rzeczy, dostawał za swoje, dostawał do wiwatu. Mniej więcej około 13-14 wymagał doładowania, ale to nie było tak, że on już mi padał, tylko powiedzmy tam miałem te 20% energii, ja go sobie na wszelki wypadek doładowywałem, żeby mi, powiedzmy, przy robocie się nie rozładował, ale było widać, że ten akumulator naprawdę daje radę. No i co ważne, ładuje się też całkiem szybko, bo półtorej godzinki mamy baterię pełną. No i wprowadzili tutaj nowość, ładowanie zwrotne, bezprzewodowe. Możemy tym telefonem naładować inny telefon, który obsługuje bezprzewodowe ładowanie. Przytykamy tył, odpowiednio oczywiście wcześniej włączywszy tutaj odnośną pozycję w menu. Przykładamy i się drugi telefon ładuje. Spodobało mi się to, że dzięki temu mogłem jedną ładowarką podłączoną do tego ładować dwa telefony, bo ładowałem Galaxy S10 Plus i S9 położoną na nim. Można sobie słuchaweczki też w ten sposób doładować, bo Samsung takie fajne też wypuścił razem z S10. Także no nie jest to killer feature, ale miły dodatek, który czasem, podkreślam, czasem może się przydać. Dołożyli też nowy interfejs One UI. Ja go co prawda znam już, bo go już wcześniej miałem w Galaxy S9, bo dostał aktualizację i też już ten interfejs w S9 jest, więc jeżeli macie S9 czy tam Note 9, to również możecie się cieszyć One UI. Co jest fajnego w tym interfejsie? Ano, moi drodzy, to, że tutaj pewne rzeczy pogrupowano. I na przykład zobaczcie, jak robią skróty. U góry wielka godzina. Ale dlaczego u góry? No bo tam i tak nie sięgamy palcem, natomiast to, co ważne, mamy tu niżej w zasięgu, powiedzmy, kciuka, czyli zrobiono to tak, żeby się dawało fajnie, zgrabnie obsługiwać jedną dłonią. I generalnie cały interfejs jest mniej więcej na to kopyto zrobiony. No i już wspominałem, że jest tryb nocny, ale pokażę Wam, o co chodzi. O, teraz jest tryb nocny. Niezmiennie fajna rzecz, strasznie to lubię. I ogólnie muszę powiedzieć, że interfejs daje się lubić w zasadzie od pierwszego spojrzenia, od pierwszego użycia, bo jest po prostu zrobiony dobrze. Wiele lat temu Samsung był krytykowany za swój interfejs, tam przezywano go lagwizem i tak dalej. Słuchajcie, to już dawno minęło i się chyba nie wróci. Teraz ten interfejs jest naprawdę świetny, naprawdę dopracowany. No a jeżeli do tego mamy super szybki smartfon, to po prostu działa bajecznie, aż się chce tego używać. A, słuchajcie, nie powiedziałem Wam hita, Bixby. Dobra, Bixby nadal nie gada po polsku. No dobra, ponabijałem się, ale Bixby staje się coraz bardziej użyteczny. Albo użyteczna? Gada więcej głosów damskich tam jest, więc chyba jednak Bixby jest kobietą. Nieważne. W każdym razie, Bixby ma coś nowego, mianowicie procedury Bixby. Fajna rzecz, możemy trochę zautomatyzować telefon. Niektórzy z Was do takich celów być może używali zewnętrznej aplikacji zwanej Tasker. No teraz taki uproszczony Tasker jest po prostu wbudowany w Bixby. I możemy na przykład sobie ustalić, że jak wchodzimy do domu,
czyli przekroczymy próg naszego domu, znajdziemy się w danej pozycji GPS, to telefon zachowa się tak, tak i tak, czyli na przykład wyciszy dzwonki, wyłączy powiedzmy synchronizację danych i tak dalej, i tak dalej. No wiele scenariuszy można użyć. Ja na własne potrzeby na przykład używam tego, żeby mi telefon w nocy nie zawracał gitary, to wyciszają się dźwięki poza budzikiem, ekran przechodzi w tryb nocny, ekran przechodzi w tryb ochrony wzroku, przyciemnia się, odłączamy tam moduły łączności wszelakie i tak dalej. No taką sobie procedurkę zrobiłem. O godzinie 7 rano to wszystko wraca do normy. No i fajnie. I takich procedur możecie ustawić naprawdę mnóstwo i to mi się strasznie, strasznie podoba. Bardzo fajna rzecz i cieszę się, że wreszcie Bixby no, zaczyna się na coś przydawać. A przydaje się jeszcze bardziej, bo klawisz Bixby, słuchajcie, hurra, wreszcie nie musi tylko uruchamiać Bixby. Można mu przypisać różne inne działania, korzystając z odpowiedniej opcji w menu. Zapytacie, jak on się sprawuje w roli narzędzia łączności, czyli po prostu telefon. No bardzo dobrze. Przyjazny dialer. Jest akurat w tej wersji dual SIM, ale musicie uważać, bo wersja single SIM również gdzieś tam na rynku występuje, chociaż niekoniecznie polskim, ale jakbyście sprowadzali za granicę, możecie trafić na single SIM-a. Niestety, slot jest hybrydowy, czyli albo dwie SIM-ki, albo jedna SIM i karta pamięci. No ale może powinienem mimo wszystko pochwalić, że nadal mogę tu karty pamięci użyć, nie wiem, chociaż osobiście wolałbym dwa osobne sloty na SIM-y i jeszcze trzeci na microSD, ale widać, nie można mieć wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o jakość połączeń, jest bardzo dobra. Tutaj nie ma się kompletnie do czego przyczepić. Jakość dźwięku na słuchawkach również. Ja już Wam mówiłem, że te słuchawki zestawu są jak na słuchawki fabryczne naprawdę dobre i jakość dźwięku również jest dobra. Mamy tutaj rozbudowany equalizer, mamy możliwość nadal skorzystania Sound Adapt, czyli z takiego przystosowania korekty dźwięku do możliwości naszych uszu. Telefon wysyła sygnały, my odpowiadamy, czy słyszymy, czy nie i na tej podstawie ustawia korekty. No, działa to naprawdę fajnie i bardzo sympatycznie słucha się z tego smartfonu muzyki. Tylko, że jeżeli już jesteśmy przy muzyce, to niestety nie ma radia FM niezmiennie w Galaxy S, szkoda. I nie wiem dlaczego, ale Samsung nie preinstaluje swojej osobnej aplikacji do odtwarzania muzyki, czyli Samsung Muzyka, tylko na dzień dobry w standardzie dostajemy tą, za przeproszeniem, aplikację od Google, tą standardową Google Muzyka, która jest, no, jest taka jaka jest, ale na szczęście Samsung Muzyka też można pobrać i też można zainstalować, także spoko. Tutaj podpowiadam Wam, co należy zrobić, żeby się cieszyć w pełni muzyką. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, tak jak powiedziałem, natomiast głośniki. No jest niby stereo, to znaczy gra głośnik dolny, gra głośnik słuchawkowy, przy czym one grają z różną intensywnością i w różnych pasmach. No ten słuchawkowy bardziej soprany, ten dolny trochę bardziej w basy idzie, ale wiecie co? Porównywałem, posłuchałem, sorry, moim zdaniem Galaxy S9 gra lepiej, gra czyściej, gra tak schludniej, chociaż zdecydowanie ciszej. S10 jest naprawdę głośny. Ten głośnik zewnętrzny w rozmowach, czyli w trybie głośno mówiącym, naprawdę spisuje się genialnie, ale jakbyście już chcieli posłuchać muzyki, to tak tego dźwięku robi się trochę za dużo, szczególnie przy maksymalnej głośności. Taki, no nie jest ten dźwięk idealnie czysty, także do słuchania muzyki niekoniecznie, natomiast do rozmów głośnik, czy w trybie głośno mówiącym, czy normalnym słuchawkowym, świetny. Także to już wiecie. No i teraz jeszcze pytanie, jak pozostałe moduły, Wi-Fi, tam Bluetooth i tak dalej. Wszystko jest, wszystko działa. GPS się sprawdził, nawet w nawigacji pieszej. Bardzo ładnie nas tam po tych ulicach dzielnicy gotyckiej prowadził przez Barcelonę. Także sprawdziliśmy, wszystko jest naprawdę w jak najlepszym porządku. Wszystkie moduły działają, nie ma problemu z obsługą akcesoriów. O, chociażby te bacy, to podłączyło się dosłownie w 2 sekundy, pyk i już podłączone słuchawki, można słuchać muzyki. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku, jeżeli chodzi o modowy łączność. No i temat, który zapewne bardzo Was interesuje, fotografia wideo. Samsung poszalał w tym roku i do znanego chociażby już ze S9 Plus układu zwykły obiektyw plus tele dołożył jeszcze ultra szerokokątny i taki naprawdę szerokokątny. No i w modelu z plusem mamy jeszcze z przodu też podwójny aparat. O, widzicie, jak on fajnie tutaj próbuje rozpoznać twarz. No i jak myślicie, czy ja coś powiem złego o zdjęciach z Galaxy S10 Plus?
No raczej nie, bo robi po prostu zabójczo dobre zdjęcia. Czy to w dzień, czy to w nocy, ale trochę tutaj jeszcze pomieszano. Dodano coś takiego, co się nazywa optymalizator scenerii, czy taką sztuczną inteligencję, powiedzmy. Ona sobie próbuje tutaj dobrać różne sceny, dołożono trochę scen, chociażby teraz rozpoznaje pojazdy, co jest dosyć fajne. No i jest coś, co nazwano trybem nocnym i zabawny efekt. W przypadku, kiedy robimy zdjęcie nocne i trafi nam się na przykład jakaś latarnia czy jaśniejszy punkt, to Samsung bez pytania nas o zdanie doda taką zabawną wokół tego gwiazdkę. Czasem to jest ładne, ale czasem to ja chciałbym z tego zrezygnować. Chciałbym po prostu mieć wybór włączyć, wyłączyć. Tutaj no, mogę tylko zdecydować, czy tryb nocny ma działać, czy w ogóle optymalizator scenerii ma działać, czy nie. Zabrakło mi czegoś takiego, takiego ręcznego wyboru, że ja chcę wymusić działanie tego trybu nocnego, albo wymusić jego niedziałanie. No tutaj niestety telefon decyduje za mnie. Trochę mnie to wkurza, chociaż na co dzień powiem szczerze, zupełnie mi to nie przeszkadzało. Niemniej, mimo wszystko, wolałbym mieć wybór. No ale na szczęście tryb manualny w menu aparatu również znajdziemy, więc możemy się tutaj też pobawić ręcznie, samemu podecydować, jak to ma robić zdjęcia. No i tak jak powiedziałem, w zasadzie zdjęcia Was nie zawiodą. No ale parę słów o tej nowości, czyli o obiektywie szerokokątnym. Obejmuje naprawdę duże pole widzenia. No i niestety oferuje też typową dla obiektywów szerokokątnych przypadłość, czyli lekko deformuje obraz. Czasem ten efekt jest pożądany i czasem chcemy, żeby tak było, bo w sumie niekiedy takie zdjęcie wygląda naprawdę fajnie, możemy uzyskać ciekawą perspektywę, szczególnie przy fotografowaniu architektury to się przydaje, ale nie tylko. Można się tym fajnie pobawić, ale jeżeli byśmy chcieli efekt ten nieco skorygować, to oprogramowanie daje nam taką możliwość. Trochę ukryto tą opcję. Nie podoba mi się to, że ona jest tam głęboko schowana, bo to się nazywa opcję zapisu i dopiero tam znajdziemy korektę obiektywu szerokokątnego, ale ważne, że coś takiego jest. No i czy działa? Trochę działa, trochę koryguje. Nie można powiedzieć, że jakoś bardzo, bo ten efekt nadal pozostaje widoczny, nadal widać, że to było robione rybim oczkiem, ale troszeczkę obcina jakby ramkę, takie mam wrażenie i zdjęcia naprawdę ogląda się przyjemnie. Oczywiście rzeczy typu panoramowanie, wspomniany już wcześniej tryb manualny, tutaj naturalnie pozostawiono, tu się nic nie zmieniło. Dodano tryb fotografii jedzenia z możliwością rozmywania otoczki wokół talerza. Też całkiem fajna opcja dla kogoś, kto lubi sobie tam food porn robić. I osobny tryb od razu dedykowany pod Instagram z bezpośrednim wysyłaniem fotek już na nasze konto instagramowe. No, też troszeczkę skraca drogę z naszego aparatu do Instagrama. Też fajna rzecz i w sumie myślę, że można to nawet trochę pochwalić. Myślę, że mogę też trochę dobrego powiedzieć o rozmywaniu tła. Radzi sobie dobrze. Ale to nie wszystko, bo jeszcze warto zauważyć, że mamy rozmywanie nie tylko przy tylnym aparacie, ale i przy przednim, bo przedni, pamiętajmy, w Galaxy S10 Plus jest podwójny. I do tego jeszcze, moi drodzy, mamy efekty. To tło za nami może być nie tylko po prostu rozmyte, ale może być rozmyte w kształt okręgu. Może być rozmyte tak promieniowo, dając wrażenie dynamiki ruchu, a może też stać się czarno-białe, a my pozostaniemy kolorowi. No nie tylko my, pierwszoplanowe obiekty, wiadomo. I wycina całkiem nieźle. Co prawda na mojej twarzy to w zasadzie większość tych algorytmów w każdym smartfonie z rozmywaniem tła sobie radzi całkiem nieźle, bo jest gładko, ale sprawdzałem na osobach ogłosionych nieco bujniej i to też sobie radziło, także myślę, że rozmywanie tła można pochwalić, a skoro już wspomniałem o selfikach, no to co, no po prostu są dobre. Nie są zabójczo rewelacyjne, nie są tak dobre jak zdjęcia tylnym aparatem, ale selfiki też jak najbardziej jestem na tak. I fotograficznie akurat Samsung mnie nie zawiódł. Zmieniłbym tylko troszeczkę układ ustawień aparatu, to głębsze menu, chociażby tą korektę kształtu przy obiektywie szerokokątnym wyrzuciłbym bardziej na wierzch i jeszcze bym jedną rzecz zmienił, teraz mi się przypomniało. Jak sobie kupicie ten telefon, to pamiętajcie, że selfiki są domyślnie ustawione na odbicie lustrzane, więc będziecie mieli wszystko odwrotnie.
trzeba to ręcznie wejść znowu w menu, znowu znaleźć opcję zapisu nieszczęsne i tam włączyć odwracanie selfieaków, wtedy będą poprawnie. No, zazwyczaj według mnie powinno być to włączone w standardzie, no ale to najwyraźniej ktoś czegoś nie dopatrzył. Ot taki drobiazg, taką małą szpileczkę tutaj Samsungowi wkładam. Weźcie to, poprawcie, co? A, no i wideo. Słuchajcie, wideo. No dobra, nic odkrywczego wam nie powiem. Nadal jest super. Ja już od dłuższego czasu recenzję, wszystkie materiały, które na tym kanale widzicie, nagrywam w większości Samsungami i przy Galaxy S10 to się nie zmieni. Nadal jestem bardzo zadowolony z zapisu wideo, ale tutaj też dołożono coś nowego. Oprócz tego, że tak jak dotąd mogą się przełączać pomiędzy obiektywami, z tym, że teraz mam aż 3 do dyspozycji, i to jest fajne. Przełączamy się pomiędzy matrycami, pomiędzy obiektywami bez przerywania nagrywania filmu, czyli w jednym ujęciu możemy mieć szeroko i za chwilę potem tele. To jest super, ale jeszcze dołożono tryb ultra stabilizacji. Sprawdziłem, rzeczywiście działa to bardzo fajnie. Tu jest wykorzystywany obiektyw szerokokątny, z którego oprogramowanie w jakiś sposób wycina centralną partię kadru i wyrównuje te klatki tak, żebyśmy mieli wrażenie płynnego obrazu. No, jest też oczywiście zapis w zwolnionym tempie. Jakoś no, tak, mogłaby być lepsza, no, ale jest nieźle. Jak na tak zwolnione tempo, to powiedzmy, że można to zaakceptować, ale nadal jakiegoś tam praktycznego bardziej zastosowania dla tego trybu nie widzę. Niemniej wspominam, że jest i jakoś całkiem nieźle w miarę działa. Także podsumowując, z fotografii i z wideo jestem naprawdę zadowolony. Jeżeli bym chciał coś zmienić, to tylko drobiazgi, detale. No i cóż, pewnie chcielibyście wiedzieć, czy warto ten telefon kupić. Jak pieniądze nie mają dla was znaczenia, czego wam serdecznie życzę, szczerze, to sobie po prostu idźcie i kupcie, bo to jest naprawdę bardzo dobry telefon. Od siebie powiem tak. Jakoś nie widzę szczególnych powodów, abym miał zmienić Galaxy S9 Plus na Galaxy S10 Plus. To jest bardzo dobry telefon, ale poprzedni też jest dobry. Nie widzę powodów, by zmieniać, ale gdybyście mieli Galaxy S8, no to już bym się nad tą zmianą zaczął zastanawiać, a jak macie S7, to już na pewno kupcie sobie S10, bo warto, to będzie zdecydowany przeskok jakościowy. Czyli dochodzimy do takiego etapu, chyba już to kiedyś mówiłem, że flagowce to wymieniamy co drugą generację. Czyli przeskakujemy jedną generację, zawsze pomijamy i wtedy mamy naprawdę coś nowego, coś ekstra i tak dalej. Tutaj pomiędzy S9 Plus a S10 Plus no jest wiele zmian, jest wiele ulepszeń, jest wiele nowości, chociażby ekran dużo ładniejszy, dużo bardziej efektowny, no i większy. Ale kurczę, czy warto dopłacać? Naprawdę, naprawdę mocno bym się zastanawiał. Natomiast gdybyście szukali mocnego flagowca, ale o bardzo kompaktowych wymiarach, no to macie S10e. Ja go co prawda dłużej nie testowałem, ale zakładam, że nie ustępuje jakoś znacząco wydajnością i możliwościami S10 Plus. I myślę, że tak, no z pewnym takim zastrzeżeniem, że nie miałem go dłużej, ale miałem tam kilkanaście godzin go w ręku, myślę, że też to może być bardzo fajny wybór i chciałbym waszą uwagę właśnie też na ten model zwrócić. Natomiast wracając do S10 Plus. Trochę rozczarowały mnie te zabezpieczenia, bo i ten czytnik nie działa najlepiej, rozpoznawanie twarzy, ale to chyba są jedyne elementy, które w tym telefonie, o których mogę powiedzieć, że rozczarowały mnie. Z reszty jestem jak najbardziej zadowolony. Naturalnie parę drobiazgów mogłoby się tam zmienić, parę rzeczy wolałbym, żeby było inaczej, ale ogólny jakby zarys tego telefonu jest jak najbardziej pozytywny, tylko po prostu poprzedni model lubię równie bardzo i po prostu nie chcę się jeszcze z poprzednikiem rozstawiać, bo jest naprawdę również wystarczająco dobry. Ale jeżeli wy uważacie, że chcecie mieć coś nowego, coś co wygląda naprawdę fajnie, coś, co robi bajeranckie zdjęcia szerokokątne, no to moi drodzy, do sklepów. No i żegnam się już z wami, oczywiście szczerze i z całego serca, życząc wam, aby było was stać nie tylko na nowego Galaxy S10, ale i na Galaxy Folda. A dla porządku dodam, że wszelkie potrzebne linki do zdjęć, do filmów nagrywanych Galaxy S10, do innych materiałów na jego temat znajdziecie w opisie tego filmu. No i oczywiście niezmiennie zapraszam również do lektury recenzji na mgsm.pl. Tam jest wszystko nieco szerzej omówione. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Aż zabrzmiał gong.